się podoba w dniach łukowe? Koncerty. Można spotkać, to jest wspaniały czas, żeby spotkać się ze znajomymi. No po prostu to trochę rozrywki w takim mieście jak Łuków nigdy jest zawsze nie za wiele. I no, po prostu zobaczyć jakieś tam zespoły, czasami jakieś gwiazdy przyjeżdżają. No, dlaczego tu przychodzicie? No, żeby posłuchać koncertu, jaki będzie. Zespoły są najlepsze. Żeby spotkać się ze znajomymi. I zjeść lody. Co się pani podoba w dniach Łukowa? Przede wszystkim organizacja jest naprawdę dopięta na ostatni guzik i dzięki temu możemy się świetnie bawić. Różnorodność, każdy może znaleźć coś dla siebie. Promowanie też talentów miejscowych, nie tylko zespoły z zewnątrz. Myślę, że można dobrze się bawić. Najczęściej no, zespół, ale występy również bardzo ciekawe. Miła atmosfera, muzyka. Wszystko jest super. Normalnie nawet nie wiem, jak to opisać. No, piękny koncert dzisiaj. Można posłuchać fajnej włoskiej muzyki. Jeszcze dni Łukowa trwają, także na pewno będzie jeszcze wiele ciekawych atrakcji, ale na tą chwilę na pewno koncert Cukero bardzo mi się podoba. Znaczy my najbardziej czekamy na Excited. No właśnie. Z każdym rokiem coraz lepiej przygotowane, także coraz więcej atrakcji. Jest przyjemnie, wesoło, miło się spędza czas. Fajnie się wszyscy bawią na luzie, to mi się podoba. Muzyka. Przede wszystkim pobawić się. Co wam się podoba w dniach Łukowa? Fajne występy. Dużo koncertów. Chyba integracja Łukowian i osób mieszkających poza Łukowem. Podoba wam się ta trzydniowa forma obchodzenia tego naszego święta? Na pewno fajnie jest. Te konkurencje dla najmłodszych, jak ta przedszkoliada była dzisiaj i jutro oczywiście wieczorowy występ, też fajna sprawa. A coś wam się nie podoba w dniach Łukowa? Coś byście zmieniły? Żeby nie chodzili pijani ludzie. No i żeby przede wszystkim nie pili. Nie, chyba to, że jest zbyt krótko i zbyt mało. Nie wiem, musiałam się zastanowić, ale myślę, że teraz te dni Łukowa są bardzo interesujące. Uważam, że jest dobrze, tak jak jest. Dni Łukowa mają już jakąś przyjętą swoją formułę. Przyzwyczailiśmy się. Troszeczkę zawsze się coś zmienia, troszeczkę jest coś nowszego. Coś odchodzi. Myślę, że trzeba iść dalej tą drogą. A może ma pani jakąś taką propozycję gwiazdy za rok? Nazwiskami coś prosimy? Może Lady Punk? Może jacyś raperzy? Przydaliby się? Maryla Rodowicz? Sarsa. Może być Urszula? No nie wiem, może Zenka Martyniuka, bo w tym roku się nie udało chyba. Córka niech się wypowie. Nie. Kogo byś chciała usłyszeć za rok? Sylwię Grzeszczak? Dawida Kwiatkowskiego. Dawida Kwiatkowskiego. Dariusza Krzęcio z zespołem. Wolimy niespodziankę. Niespodziankę. Tak samo.